będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista i wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam słuchaczy, witam telewizorów, szczęść Boże. Pan już u nas gości nie po raz pierwszy, a więc jest pan osobą znaną naszym telewidzom i radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, dzisiaj proponujemy temat klan liberalny w Polsce, narodziny, historia i upadek. I spytam, panie profesorze, przemiany w Polsce, które trwają już od dwudziestu z górą lat, 25 ponad lat, po roku 89, czy była inna możliwość kierunku tych przemian niż ten kierunek liberalny właśnie? Tak jest to pokazywane przynajmniej na tyle, na ile słyszymy, widzimy w mediach różnych, że to jest, była, jest jedyna opcja właśnie przemian, które były w Polsce i są możliwe. Kierunek właśnie ten liberalny. Czy w tym okresie, po komunizmie w Polsce, czy była inna możliwość tych przemian innego typu niż ten właśnie kierunek liberalny? No więc dzisiaj jest łatwiej rozważać tego typu problemy. To pytanie jeszcze kilka lat temu to by sprawiało nam duże trudności, ale skoro ten główny nurt liberalny w świecie, on się w istocie rzeczy załamał, to to pytanie w sposób naturalny wraca jako pytanie, czy mogło być inaczej. No, jest to pewien rodzaj refleksji. Ja sądzę, że wiele okoliczności zewnętrznych spowodowało, że te alternatywy, bo one w istocie rzeczy były przed 1989 roku, te alternatywne rozwiązania, one zostały jak gdyby zmarginalizowane i w jakimś stopniu zagłuszone przez ten główny nurt liberalny. Ja tutaj chciałem zaznaczyć, że temat jest tak szeroki, że trudno byłoby mówić o wszystkim. Sądzę, że warto mówić o tym, czego nam brakuje. Nam, krótko mówiąc, brakuje historii gospodarczej. Mówimy o Polsce. O Polsce. Historia gospodarcza tych ostatnich 25-30 lat, która jest bardzo słabo rozpoznana. Są niektóre opracowania apologetyczne, takie, które no, upiększają tą naszą rzeczywistość, ale one z historią gospodarczą niestety mają mało wspólnego. To raczej są różnego rodzaju produkty o charakterze propagandowym. I sądzę, że ten punkt widzenia, taki historyczny punkt widzenia, on jest tutaj bardzo potrzebny w Polsce. A przypomnę, że ekonomia liberalna, liberalna polityka ekonomiczna, to są koncepcje, które są ahistoryczne. To znaczy, liberalizm nie lubi historii. Więc ten aspekt historyczny jest tutaj często sprowadzany do takich bardzo powierzchownych różnych dywagacji, raczej natury propagandowej. I czas, ażebyśmy przyjrzeli się tej historii. Wiele rzeczy jest znanych, ale zagłuszonych poprzez różnego rodzaju wypowiedzi i publikacje, które nadal jak gdyby kontynuują już upadłą formułę tego liberalizmu, który no, zaistniał u nas w 89 roku, w zeszłym wieku. Tak. Dodam, pytając o alternatywy dla liberalizmu w Polsce, no, tak sobie myślę, czy w sytuacji różnych globalnych powiązań, w które Polska weszła i znajduje się,
gdzie jednak w świecie ten nurt liberalny jest dominujący. Czy w ogóle jest możliwe, roztropne mówienie o alternatywach dla tego nurtu? Przecież też nie jesteśmy wyizolowani z relacji tych właśnie, z tej całej sieci powiązań. Ale skoro liberalizm skompromitował się na świecie, a w istocie rzeczy nie tyle sam się skompromitował, ile globalny kryzys ekonomiczny, on podważył główne twierdzenia ekonomii liberalnej. Ekonomia liberalna prezentowała wizję dobrobytu, ogólnej harmonii, równości, a raczej dochodzenia do równości społecznej i majątkowej. I to wszystko się oczywiście załamało. Widać, że te problemy, z którymi mamy do czynienia obecnie na świecie, także w Polsce, to są problemy, które w dużym stopniu zostały właśnie spowodowane tymi koncepcjami neoliberalnymi w istocie rzeczy. No ten neoliberalizm tym się różni od klasycznego liberalizmu, że on ma wymiar internacjonalistyczny, czyli wymiar globalny. Jeżeli przeczytalibyśmy ostatnie wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, okazałoby się, że on w istocie rzeczy bardzo wyraźnie się odcina od liberalizmu i przechodzi na tory interesu narodowego Stanów Zjednoczonych. A propos tego, kosmopolityzmu, to takie znane hasło, że pieniądze nie mają ojczyzny, tak? To jest taka, właśnie jest błędne, dlatego że pieniądze są w czyichś kieszeniach, prawda? A w związku z tym mają właściciela, który nimi rozporządza. Natomiast jeśli rozumiem to ta odpowiedź, jaka jest alternatywa, jest potrzebna. To znaczy w Polsce nadal wielu ludzi takiej odpowiedzi na to pytanie poszukuje. Ja może powiem wyraźnie, jakie jest moje stanowisko, jaki jest mój pogląd. I obiecuję, że to nie jest pogląd bezpodstawny, dlatego że tymi sprawami zajmowałem się dość gruntownie. Z tego też powodu pojawiłem się tutaj w telewizji i w Radiu Maryja. Otóż dla nas punktem odniesienia może być ekonomia polska, ekonomia przedwojenna. To najlepiej odzwierciedla nasze spojrzenie na sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną. I chcę tu powiedzieć, że polska ekonomia, ekonomia przedwojenna, złożona z wielu nurtów, w tym także istniał pewien nurt bardzo słaby, z pewnych dość wówczas zrozumiałych powodów bardzo słaby nurt liberalny, ekonomii liberalnej, ale tutaj było szereg nurtów polskiej myśli ekonomicznej i ta polska myśl ekonomiczna no jest jak gdyby naszym dorobkiem, z którego nie korzystaliśmy przez te 80 bodajże lat. Niestety nie doceniamy tego dorobku. Natomiast na przykład gdy dzisiaj ja podejmuję krytykę liberalizmu, to ja się opieram na krytyce liberalizmu, którą dokonywali przedwojenni profesorowie ekonomii. Reforma Grabskiego, monetarna. Tutaj, tak. Ale można szereg nazwisk wymienić, natomiast ja mogę zacytować niektórych z nich, mam tutaj przed sobą także i notatki. Natomiast chodzi o to, że ten krytycyzm, on był bardzo przemyślany. To nie był spór ideologiczny, to był spór naukowy, akademicki. I jeśli wolno, to taką główną tezę, tu warto podkreślić, to się bardzo różni od tego, co w Polsce do tej pory na ogół się sądzi. Mianowicie, że tutaj dostrzegano dwie niebezpieczne skrajności. Jedną skrajnością to była taka skrajna niechęć do kapitału i jednocześnie gloryfikowanie pracy. To przerodziło się w komunizm.
I była druga skrajność, właśnie skrajność liberalna i za to liberalizm był krytykowany. Głęboka niechęć do pracy. Traktowanie pracy jako elementu podrzędnego z kolei w stosunku do kapitału. I te dwie skrajności, one były w równym stopniu krytykowane. Bo sztuka polityki gospodarczej, sztuka myślenia ekonomicznego polegała na tym, aby te dwie skrajności, pozbyć się tych dwóch skrajności, zharmonizować pracę z kapitałem. I cała myśl ekonomiczna przedwojenna, również ta liberalna, ona szła w tym kierunku. I oczywiście nie było mowy o internacjonalizmie, bo to myślenie wszystkich przedwojennych ekonomistów, łącznie z ekonomistami nawet marksistowskimi, szło pod kierunkiem myślenia o rozwoju gospodarki narodowej. No z gospodarki narodowej u nas została tylko nazwa narodowa, ale nikt nie zauważa, że my nazywamy gospodarkę narodową, nie przywiązując wagi do tego określenia, prawda? Że to jest narodowa. W istocie rzeczy ta gospodarka, w której my obecnie funkcjonujemy, tkwimy w niej, to ona nie jest w małym stopniu narodowa. Czyli polskiej szkole ekonomicznej, o której pan wspomniał, tej przedwojennej, czy udało się jakoś zharmonizować kapitał i pracę, uniknąć tych dwóch ekstremów, tych skrajnych niechęci, o których pan wspomniał? Tak, to jest trudna kwestia, bo tego nie można zrobić na poziomie ogólników, to trzeba zrobić na poziomie konkretnych decyzji politycznych w zakresie polityki gospodarczej, prawda? Ale tutaj ta myśl była bardzo, bardzo jasna, że tutaj przywiązywano wagę do czego? No do rozwoju sił wytwórczych narodu. Ja nieprzypadkowo użyłem tego określenia, bo ono się najczęściej pojawia również u profesora Władysława Grabskiego, ale u profesora Stanisława Głębińskiego, u doktora Leopolda Caro i o wielu innych ekonomistów przedwojennych, którzy respektowali ten jeden element, prawda? To jest ekonomia zajęcie, narodowa. Zajęcie, to są starania, to jest praca nad rozwojem gospodarki narodowej. No także nad odbudową tej gospodarki, bo przecież ta gospodarka po I wojnie światowej była w ruinie. Dość złym, delikatnie mówiąc, stanie. I możemy podać konkretne przykłady z tego okresu, o którym mówimy, tych owoców tej myśli ekonomicznej, sukcesów też realnych, sukcesów gospodarczych, bardzo wymiernych przecież, tak wiele ich było. No i ale to już jest dorobek, z którego nie korzystamy, a powinniśmy z tego korzystać. Mówiąc brutalnie, nasi pradziadowie byli od nas mądrzejsi. Może wskażmy te sukcesy właśnie ekonomiczne tego okresu. Reforma monetarna Grabskiego, tak? Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowa portów Gdyni. No ale też bardzo ważna jest płaszczyzna stosunków międzynarodowych. No nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Grabski w 25 roku wygrał z Niemcami wojnę handlową, którą zresztą Niemcy w naiwnym przekonaniu, że sobie łatwo z tym poradzą, z Polską poradzą, wywołały, prawda? To jest, ale takie przykłady można mnożyć. Przypomnijmy sobie wojnę polsko-bolszewicką. To przecież w 20 roku Polska była zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości, prawda? Dwa i pół roku. I co? I okazało się, że można było zbudować zaplecze finansowe, zaplecze technologiczne, zaplecze militarne. To wszystko opierało się na pewnych fundamentach gospodarczych. I tu nie można powiedzieć, że to była jakaś średniowieczna wojna. To była bardzo nowoczesna wojna. Polska wystawiła milionową armię. Wysiłek militarny, ale i wysiłek właśnie gospodarczy. Przy bardzo złym otoczeniu
tak. zewnętrznym. To jest pokazanie, ale tu jest właśnie ten element, o który także występuje w tych rozważaniach ogólnych. To jest jednak poszanowanie pracy. To jest jednak praca nazywana często różnie. Ona była nazywana czynem także. Prawda? Myśmy zubożyli i zdeformowali pojęcie pracy. Współczesny liberalizm. Nie tylko liberalizm, ale niestety również nasi politycy, nasi propagandziści. Zostało to zniekształcone. Ale myślę, ojcze, że warto byłoby wrócić tak. do tego klanu liberalnego. Do lat współczesnych. Dla słuchaczy, dla telewidzów to pojęcie może wydawać się nie... No właśnie, bo mówimy przeważnie o elicie, a tu mówimy o klanie, więc pewne pejoratywne znaczenie tutaj brzmi. To znaczy, w sformułowaniu. Na pewno ta formacja, o której mówimy, nie zasługuje na pojęcie, na miano elity politycznej, ponieważ jest to sugestia, że jest to jakaś górna część większej społeczności, czy nawet całego społeczeństwa. Jakaś najwyższa warstwa rządząca, czy która ma tutaj też pełni rolę przywódczą. No oczywiście tu mamy do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem. Ten klan liberalny w Polsce, on się kształtował w pierwszych latach po 1989 roku. 2-3 lata, kiedy on się ukształtował. Można powiedzieć, że to był klan, który ukształtował się bardzo wyraźnie, tak jak to zazwyczaj z klanami historycznie bywało, a więc jako pewna forma obrony swoich przywilejów. A więc już wówczas powstała sytuacja, w której w Polsce część polityków już zdobyło pewne przywileje. I teraz naturalną rzeczą jest zapytanie. Oczywiście ten klan, tak jak większość klanów, jest względnie zamknięty, prawda? Tam jest trudny dostęp nowych osób i popatrzmy, te nazwiska, które moglibyśmy wymienić, to jest kilkanaście nazwisk, to one się bez przerwy przewijają. To są te same nazwiska. Tych samych liberałów tutaj mamy pewną trudność, mianowicie bardzo trudno jest odróżnić tych członków tego klanu, a więc tych, którzy tworzą ten prawdziwy element władzy politycznej, od statystów, którzy często są bardziej widoczni, bardziej aktywni. Więc tu jest pewna trudność, prawda? Natomiast możemy poprzez analizowanie zachowań, działalności poszczególnych polityków dość łatwo skompletować ten skład podstawowy skład tej grupy. I to jest, ale tu mamy klany. Klany, który wywodzi się z trzech, w Polsce, z trzech różnych ośrodków akademickich. To jest paradoksalne. Jakie to ośrodki właśnie? Uniwersytet Warszawski, Wydział Ekonomii i Wydział Historii, dwa fakultety. Dzisiaj to jest Szkoła Główna Handlowa, wcześniej to była Szkoła Planowania i Statystyki. Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Tam z kolei Wydział Stosunków Zagranicznych, czy studia w zakresie na SGGW cały tutaj, tak? W zakresie stosunków międzynarodowych. No i trzeci ośrodek, który tutaj można wymienić, to jest Uniwersytet Gdański. Też Wydział Ekonomii przede wszystkim, tam Wydział bodajże Ekonomii Transportu.
I gdybyśmy popatrzyli, to zauważylibyśmy, że to były te obszary, z których ten klan się rekrutował. Do tego doszło dwie czy trzy osoby, które już zostały mianowane jak gdyby przez różne struktury międzynarodowe, zewnętrzne, prawda. Nie ukrywajmy, tutaj chodzi przede wszystkim o globalny system finansowy, o oligarchię, światową oligarchię finansową. To ona tutaj była tym głównym motorem zewnętrznych działań, a jednocześnie głównym także beneficjentem tych przemian, które przy pomocy tego klanu mogła sobie oligarchia światowa finansowa, podkreślam, bo to jest tylko część oligarchii światowej, mogła sobie tutaj realizować w Polsce. I co się okazuje? Tutaj bardzo jest ciekawa rzecz, że te analizy, które przeprowadzamy, są bardzo zbieżne z odczuciem potocznym, chociaż używamy tu różnych nazw. Można by zapytać, co było funkcją, co było tym przywilejem tego klanu liberalnego. No, jeszcze cały czas mówimy klan liberalny trochę w cudzysłowie, bo ten liberalizm jeszcze nie jest tak do końca jasny. To nie jest taki autentyczny. Zobaczcie, to są ludzie, którzy uczyli się marksistowskiej ekonomii, uczyli się marksistowskiej historii i nagle się okazało, że w jakimś stopniu stali się liberałami. Niemalże z dnia na dzień, prawda? To jest dość ciekawe, że można nabyć, tak łatwo i szybko można nabyć nowych szat ideologicznych czy doktrynalnych. Więc to nie jest to jasne, jak to wygląda jako liberalizm. Prawda? Tutaj można powiedzieć, że to jest liberalizm trochę w cudzysłowie, prawda? Bo my byśmy oczekiwali, że to są ludzie mądrzy, bardzo dobrze wykształceni w zakresie ekonomii liberalnej, w zakresie pewnej praktyki gospodarczej i tak dalej. No tutaj z czymś takim nie mieliśmy do czynienia w ogóle. To byli ludzie, którzy w istocie rzeczy w ogóle jeszcze wcześniej, poza pracą akademicką, niektórzy z nich, to nie mieli kontaktu z żadną rzeczywistością gospodarczą w Polsce. Wspomniał pan właśnie, że tym, co cechuje liberalizm no współczesny, ten taki bardziej skrajny, jest ta niechęć do pracy. Niechęć do pracy. I czy mógł pan ten tutaj wątek rozwinąć? Ta niechęć do pracy takiej, która generuje zysk, bogactwo narodów. Tak? To jest też ciekawe. Znaczy, najpierw zacznijmy od takiego bardzo brutalnego stwierdzenia, właśnie dwóch brutalnych stwierdzeń. Pierwsze brutalne stwierdzenie to jest takie, że rynek nie produkuje. Rynek nie wytwarza. Więc jak mówimy o wolnym rynku i o konkurencji, pamiętajmy, że zapominamy wówczas o wytwórczości, o produkcji. Uważamy, że to się dzieje gdzieś na zapleczu rynku. Prawda? To jest pierwszy taki błąd. Rolą rynku jest poważny, dystrybucja. Poważny błąd, prawda? To jest pierwszy błąd. Drugi błąd, no to jest właśnie ten nieszczęsny ojciec liberalizmu. Ja Adam Smith. Właśnie powiem, że to nie Adam Smith jest takim prawdziwym ojcem liberalizmu. Prawdziwym ojcem liberalizmu był David Ricardo. David Ricardo, piękny pierwowzór dzisiejszych finansistów, spekulant giełdowy, podobno jako pierwszy zarobił 1 000 000 funtów na giełdzie londyńskiej. No i twórca pewnych podstaw ekonomii liberalnej. I tu jest ta druga kwestia, która także może trochę zaskakiwać. Tak? Jeżeli mówimy, że rynek nie produkuje, to uświadamiamy sobie, że to tak jest istotnie, ale możemy być w jakimś stopniu zaskoczeni, że ta produkcja to jest jak gdyby lekceważona, prawda? A tu jest druga kwestia, mianowicie David Ricardo, w ślad zresztą za Adamem Smithem, no mówi wyraźnie, praca tworzy wartość.
Ale to dzieło klasyczne, liberalne, praca, bogactwem, tworzy, i on w ślad za Adamem Smithem tą tezę nie tylko uznaje, ale ją precyzuje. Praca tworzy wartość. Wydawałoby się, że wspaniale. I tu następuje pewne uderzenie. Praca jest towarem. I proszę Państwa, my też mamy to zakorzenione w naszym myśleniu. Praca jest towarem. Jeżeli praca jest towarem, to zaczynają się komplikacje, dlatego że każdy z nas, jeżeli popatrzy na swoją własną pracę, jeśli pracuje, bo są tacy, którzy nie lubią pracy, prawda? Nazywamy ich liberałami właśnie, to jeżeli popatrzymy na pracę, to praca dla nas nie jest towarem. Jeżeli bym spytał kogokolwiek z Państwa, czy uważa, że jego praca jest towarem, to mógłby się czuć trochę oburzony, prawda? A mimo to mamy do czynienia z pojęciem, że praca jest towarem. Czyli krótko mówiąc, nie dostrzega się, czym jest w istocie praca dla tych, którzy tą pracę wnoszą do ogólnej puli, zaraz o tym powiemy, do ogólnej puli dorobku gospodarczego, prawda? A więc ta praca jest jak gdyby tutaj lekceważona. I teraz jeszcze do tego dodajmy. Zobaczymy, że takie pojęcie pracy jako towaru jest sprzeczne z nauką społeczną Kościoła. I to bardzo ewidentnie można przedstawić historycznie, chociażby odwołując się do papieża Leona XIII, który przecież poświęcił nie tylko renomowałem, ale kilka encyklik, bardzo różne, wyjaśniając różne aspekty związane z tym, czym jest praca. Praca w sensie chrześcijańskim. Więcej, zobaczmy, że 100 lat później nasz święty Jan Paweł II też podejmuje ten wątek i pokazuje tą pracę jako ten czynnik, który jest nieodzowny do rozwoju człowieka i społeczeństwa. Ja to mówię bardzo krótko, ale ja bym powiedział inaczej, że nas interesuje też negatywny aspekt tego problemu, jakim jest negatywny stan do pracy. Ten negatywny stosunek do pracy powoduje, że ci ludzie, którzy taki negatywny stosunek do pracy mają, którzy z różnych powodów pracę lekceważą, swoją pracę, pracę nad sobą, pracę zawodową, pracę dla innych, jeśli lekceważą, to oni się degradują nie tylko w sensie etycznym, ale także w sensie umysłowym. Człowiek, który nie pracuje, który nie dba o rozwój zawodowy, albo nie może dbać nawet, to już jest nieszczęście, to niestety ulega degradacji. I my mamy tutaj przykład. Ten klan liberalny i to środowisko, to otoczenie klanu liberalnego, ono ulega przez te 20 kilka lat stopniowej, coraz głębszej degradacji. I dochodzi do tego, co dzisiaj widzimy. To ci ludzie, których widzimy w ramach tej opozycji liberalnej, oni są kompletnie zdegradowani moralnie i intelektualnie. Ale to nie tylko oni, dlatego że jeżeli popatrzymy na Unię Europejską, to tam podobne zjawisko degradacji tych ludzi jest zauważalne w całym jak gdyby przekroju różnych reprezentacji narodowych. No, to jest nieszczęście. My to nie teraz nazywamy odrealnieniem, tak potocznie się nazywa. No, ale ja bym powiedział w ten sposób, że może to jest, byłoby, proszę potraktować jako żart. Mianowicie, że jest łatwiej grzeszyć niż pracować. No, to jest jak gdyby tego typu alternatywa. No i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym, co się działo w tym okresie 20 kilku lat. Proszę Państwa,
cała ta dokumentacja pokazuje właśnie ten stopniowy proces degradacji tego liberalnego klanu. Czy możemy mówić, że ten upadek, który mamy w naszym tytule naszego spotkania, już jako fakt, jako coś, co się dokonało, czy dokonuje się, jesteśmy jego świadkami? To znaczy tak, to znaczy ja myślę, że jeżeli już mówimy o upadku, pomijając to wcześniejsze fazy, to tutaj jeden z tych elementów, który mamy, to jest właśnie ta degradacja. Degradacja, która zakończyła się utratą wiarygodności i pewnej takiej pozycji zaufania czy też respektu to, co tworzy pewien pozytywny obraz, co składa się na pozytywny obraz czy wizerunek człowieka, czy jakiejś grupy ludzi, partii politycznej, czy jakiegoś odłamu. Tutaj mamy do czynienia z utratą reputacji. A reputacja jest istotnym zasobem władzy. Zwykle upadek władzy zaczyna się od upadku, od utraty reputacji. I to zjawisko się dokonało. Drugi element, który mówi o upadku, to jest nieudana rewolucja kolorowa. Kolorowa. Tak, w zeszłym roku, w 2016 roku, mieliśmy do czynienia z nieudaną rewolucją kolorową, zorganizowaną przez właśnie klan liberalny i osoby, które bardzo ściśle są powiązane z kręgów zewnętrznych. To był zaplanowany projekt rewolucji kolorowej, nieudanej. Nieudany, nawet zaskakujący, dlatego że tutaj istniały duże zasoby finansowe, także istniały bardzo cenne dla sprawowania władzy zasoby w postaci administracji publicznej. Dostępu do władzy. Administracja, no, siły bezpieczeństwa i tak dalej. I nagle okazało się, że mimo tak dużych zasobów, tutaj ten projekt rewolucji kolorowej nie został zrealizowany. I to, co wprowadziło w duże zdenerwowanie ośrodki zagraniczne, to właśnie jest ta porażka. Nie jest to jedyna porażka, bo nie udała się jakaś jeszcze rewolucja kolorowa w Mołdawii, ale najczęściej one się udawały. I to już jest też takie ostrzeżenie, że ten model przewrotu czy zmiany władzy, a tego chciano w Polsce, to się nie udaje, to już przestaje być realne. Atrakcyjne. Jest też, nawet tak, dla mnie ciekawe, jakie czynniki, bo na pewno było ich kilka, spowodowały, że to się nie powiodło. To jest porażka, to jest przegrana, olbrzymia przegrana. Tego klanu liberalnego. Klanu liberalnego, on przegrał w tym momencie. I tutaj oczywiście trudno się dziwić, że to zdenerwowanie, ten rozpacz i takie bardzo agresywne nastawienie się ujawniło, bo to była reakcja na to porażkę. Ale też zauważmy, że tu się pojawił taki paradoks. Ten klan, on miał bardzo szeroką sieć beneficjentów, tych, którzy korzystali z jego usług. Trzeba byłoby powiedzieć, co on robił, prawda? Czym on się zajmował. On się zajmował, krótko mówiąc, nie rozwojem gospodarki, tylko od samego początku i jakoś nie potrafił się z tego wycofać, zajmował się dystrybucją majątku narodowego. Którego sam nie produkował. Który był wcześniej, prawda? No tutaj to się zaczęło wcześniej, ale to apogeum to była
prywatyzacja, w cudzysłowie prywatyzacja, bo to było przejmowanie kapitału, kapitału przez różnych beneficjentów. I teraz popatrzmy, że powstał taki system, że coraz mniej było możliwości dystrybuowania tego majątku, bo on topniał, majątek narodowy. Tutaj poszukiwano różnych innowacji, co jeszcze można przekazać innym, przekazać beneficjentom, co jeszcze można dać. I tutaj, a z drugiej strony te potrzeby, to jest bardzo prosty schemat ekonomiczny, a te potrzeby tych beneficjentów, te potrzeby, one dalej się rozrastały. No dla przykładu administracja. Administracja, która jest rozbudowana ponad wszelką miarę, ale to kosztuje. I nagle okazuje się, że tutaj nie ma już takich szerokich możliwości, aby taką działalność, bo to nie jest polityka nawet, to jest działalność, prowadzić, żeby można było dalej dystrybuować ten majątek, który już topnieje. No, ratowano się Unią Europejską, no, ale Unia Europejska znacznie ograniczyła możliwości decyzyjne tego klanu liberalnego. Ten klan, biorąc część tych możliwości dla siebie. Biorąc struktury prawne, tak. Tworząc pewne reguły prawne i stawiając pewne wymagania polityczne. Prawda? Jeszcze ratowano się zadłużaniem kraju i dystrybucją środków uzyskanych dzięki zadłużaniu w międzynarodowych bankach i funduszach. Panie profesorze, będziemy naszą rozmowę kontynuować, ale chciałbym, żeby się teraz do niej dołączyli nasi telewidzowie, bo już na to jest czas. A więc kontynuujemy, ale już w wielogłosie. Proszę, drodzy Państwa, Was, drodzy Państwo, o kontakt z nami do studia, o telefony. Przypomnę teraz te numery telefonów. Telewidzowie z Polski Północnej mogą dzwonić na numer 56 655 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, telewidzowie z zagranicy 0048 56 657 0013 i 48 56 657 0014 i w telefonie w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Klan liberalny w Polsce, narodziny, historia, upadek. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński. Panie profesorze, co nam się wyłania już za tego horyzontu upadku? Po upadku, jaka perspektywa się nam zarysowuje? Jak możemy nazwać to, co teraz przed nami? W Polsce czy w ogóle w świecie? No więc teraz mamy sytuację, która dla wielu ludzi może być niezrozumiała. Wielu ludzi jest przywdzięty do myślenia w kategoriach kibica piłki nożnej, że ma do czynienia z dwoma drużynami, które wybiera sobie drużynę, której kibicuje, prawda? Proszę, może dokończymy za chwilkę ten wątek, bo mam już telefon. Halo, witamy, telewizja Trwam. Halo? Czy jest ktoś z nami? Halo? Tak, szczęść Boże Pani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Możemy poznać Pani imię? Czy ojciec mnie słyszy? Słyszę bardzo dobrze. Ojcze, bo ja nie słyszę, jest bardzo czas w telefonie. To może... my słyszymy Panią bardzo dobrze. Proszę, halo, czy ojciec mnie słyszy? Tak, doskonale. Proszę postawić pytanie, zadać pytanie i słuchać nas w telewizji, dobrze? Cały czas trzeszczy mi w komórce. Proszę zadać pytanie. Ja mam ściszony telewizor całkiem, ale nie słyszę ojca. Proszę zadać pytanie i się rozłączyć, dobrze? Zadać pytanie. Mówi Danuta z okolic Sanoka. Witamy, proszę bardzo.
witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego oraz pana profesora. Panie profesorze, ja jestem bardzo prostą wiejską kobietą. Chciałabym dać tylko przykład ze swojego własnego podwórka, jak straszliwe szkody przez te ostatnie 8 lat zrobili liberałowie w naszym, po prostu na Podkarpaciu. Jeszcze wcześniej niż przed 8 laty. W naszym mieście w Sanoku były wspaniałe zakłady mięsne, do których nasi rolnicy mogli odstawiać bydło, no trzodę, chlewno, wszystko. Proszę sobie wyobrazić, zakłady mięsne zostały zlikwidowane, zniszczone, zrównane z ziemią i o zgrozo, na tym miejscu został wybudowany Kaufland. Nigdy w życiu tam nie chodzę, bo tylko kupuję w sklepach naszych, rodzinnych, malutkich, tych wielorodzinnych. Drugi przykład. Mieliśmy wspaniałą fabrykę autobusów Autosan. Proszę sobie wyobrazić, że w sumę, przed samą sumą, wtedy, gdy ludzie byli w kościele, złodzieje w białych rękawiczkach podjechali pod Autosan, żeby wywozić po prostu maszyny. Ale że ci pracownicy mieli oczy, które widzą i uszy, które słyszą, po prostu zamknęli bramy, zawiesili łańcuchy i nie wpuścili. I no nie wiem, jak Panu Bogu dziękować, że PiS wygrał wybory i teraz już się zaczyna rozkręcać praca w tej fabryce w Autosanie. Ale i ja tak sobie myślę, jestem osobą prostą, niewykształconą. Gdyby po 89 roku nie doszło do układu w Magdalence przy tym okrągłym stole, gdyby prezydent Wałęsa nie zdradził Solidarności, nie zdradził Polski, byłoby całkiem inaczej, bo gdyby komuniści zostali odsunięci od władzy przynajmniej na 30 lat, nie byłoby tego klanu, bo z komunistów oni jak kameleony przerodzili się w liberałów. Wysprzedali wszystko, zniszczyli zakłady, zniszczyli wszystkie perełki, rozbili rodziny. I ja się pytam dzisiaj tych, którzy zdradzają, zdrajcy, oczerniają Polskę. Kto scali rozbite rodziny? Kto da ojców i matki tym osierodzonym dzieciom? Kto otrze łzy tym rodzicom, staruszkom, którzy zostali sami i dzisiaj muszą tych wnuków wychowywać? Pytam się, kto? I proszę was, kochana rodzina Radia Maryja, módlcie się, jeszcze raz módlcie się, żeby w przyszłorocznych wyborach samorządowych jak najwięcej tych złodziei w białych rękawiczkach odsunąć od władzy. Bo owszem, w Warszawie rządzi PiS, ale tutaj na dole my widzimy, co się dzieje. My widzimy, my mamy oczy otwarte. To jest, panie profesorze, z całego serca dziękuję. Niech będzie Bóg uwielbiony, że jest Radio Maryja i telewizja trwami. Wam najdrożsi, ukochani ojcowie. Dziękuję za to, że poruszacie takie tematy. Panie profesorze, z całego serca pozdrawiam, nie przeciągam. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Dziękuję za wszystko i Panu, który mnie połączył. Z Panem Bogiem. Zapłać Pani Dentu, szczęść Boże. Bardzo proszę. Tak, jedna uwaga, która nasuwa się po pani wypowiedzi. Otóż powstało takie wrażenie i ono nadal jest chyba dość silne, że Polacy w tych ostatnich 20 kilku latach nie reagowali, byli pasywni, nie walczyli o to, żeby naprawić to, co właśnie ten klan liberalny nam fundował, niszczył. Otóż to jest nieprawda. W tym czasie mieliśmy do czynienia z wieloma falami potężnych strajków, które Główny Urząd Statystyczny odpowiednio oczywiście preparował, uznając, że są nielegalne, prawda? A więc zmniejszał tutaj tą statystykę. Mieliśmy do czynienia z czymś, co z tym się także wiązało, z bardzo potężną siłą represji policyjnych, represji fizycznych. Ja przypomnę, to się zaczęło już w 1990 roku, kiedy był strajk pracowników mleczarni w Mławie i tu przeciwko strajkującym wytoczono ciężki sprzęt bojowy. Po tym mamy co najmniej dwa potężne strajki górnicze
I to kulminacja tych strajków w tym pierwszym okresie, to jest kulminacja w 1995 roku, gdzie był strajk górników, ale także strajk pracowników Ursusa. Wiele tysięcy ludzi pod urzędem Rady Ministrów, gdzie znowu użyto brutalnych sił policyjnych, a co jeszcze ciekawsze, również mocno poturbowano posłów na Sejm Rzeczpospolitej. I kiedy analizujemy, już trudno jest relacjonować wszystko po kolei, ale analizujemy dalsze kroki, to zauważymy, że ten system był systemem bardzo silnie represyjnym, a z drugiej strony ukrywał istniejący stan rzeczy. Znaczy ukrywał swoje działania represyjne, często wręcz kryminalne, bo są one niezgodne z przepisami, niezgodne z prawem, a z drugiej strony jak gdyby forsował pogląd, że istnieje ogólna zgoda, że ludzie nie mają tutaj żadnych pretensji, że nie ma sprzeciwu społecznego. Ten sprzeciw był zawsze bardzo silny, ale nazwijmy sobie, powiedzmy szczerze, ten system represyjny ma bardzo luźny związek z demokracją. Taki był system, że jest alternatywny. Jedyna opcja słuszna była ta, a więc trzeba wszystko inne było wyciszyć. No więc to jest to, co w literaturze czasami się określa mianem totalitarnego liberalizmu, co oczywiście jest nielogiczne jako pewna konstrukcja teoretyczna, prawda? Tak, tak. Ale z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia. Jest to też pewien paradoks, że w Polsce, gdzie no te przemiany gdzieś dokonały się właśnie dzięki ludziom pracy, Solidarność tutaj, tak? Ci ludzie pracy właśnie, zamiast być beneficjentami tych przemian, stali się, jakby powiedzieć, no nie tylko, że z nich nie korzystali, to już za mało powiedziane, ale byli postrzegani jako zagrożenie pewne tych, których trzeba było pacyfikować, żeby się zbytnio nie upominali o to, o co walczyli parę lat wcześniej przecież. Tak, to było bardzo wyraźne również w wielu wypowiedziach publicznych. Ja analizowałem stenogramy sejmowe i muszę powiedzieć, że bardzo dużo wypowiedzi miało charakter arogancki, wręcz skandaliczny, jeśli chodzi o lekceważenie tych, którzy stawali w obronie pracowników likwidowanych zakładów pracy, którzy stawali w obronie konsumentów także, rolników. Proszę Państwa, tutaj ci ludzie w Sejmie mieli bardzo krótki żywot. Najczęściej po takich wystąpieniach już do Sejmu nie wracali, prawda? To jest jak gdyby zjawisko, które pokazuje, że ci ludzie, mówiąc o demokracji, chyba mają zupełnie coś innego na myśli niż my, znając, czym jest demokracja, chociażby w takim podstawowym greckim znaczeniu, prawda? Demos, to jest tak. zupełnie coś innego. Mamy kolejny telefon, panie profesorze, może go odbierzmy teraz. Halo, szczęść Boże. Halo, szczęść Boże. Witamy pana. Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja się nazywam Rafał Różański i z Witkiem miałem okazję chodzić do szkoły podstawowej. Witaj, Rafał. Cię pozdrawiam, Witek. Witam. Miło się słyszeć. No witaj. Ja dzwonię z Niemiec, z Wuppertal. Tak się właśnie przysłuchuję tutaj tej bardzo ciekawej dyskusji. I muszę powiedzieć, jak myśmy byli przez 25 lat, 26 manipulowani przez tę ekipę liberalną. A właśnie jako to jest, może jakoby to jest jedyna słuszna droga, to jest ta wyprzedaż majątku, to jest ten szalony liberalizm pochodzący ze Zachodu i forsowany między innymi przez profesora Balcerowicza, któremu no ja przez te wszystkie lata uważałem, że to jest właśnie, że to jest no dobra droga, ale tak naprawdę się okazuje, że to była droga prowadząca na zatracenie.
No i wszelkie media, również prasa, telewizja, jeszcze do niedawna telewizja publiczna, wszyscy nam mówili tak naprawdę nami manipulowali i nas okłamywali. Bo poziom rozkradania Polski i poziom tych wszystkich oszustw i tych afer, to jest po prostu, no to się w głowie nie mieści. I ja teraz przeżyłem, nie wiem, no parę lat temu powiedzmy, podobny szok, jak przeżyłem w roku 89, kiedy był przełom i kiedy wydawało się, że mamy rządy Solidarności, a tak naprawdę mieliśmy rządy no, postkomunistów, którzy doprowadzili Polskę na skraj ruiny. No. I to tyle, no tyle z mojej strony takich no, spostrzeżeń. Można było o tym długo rozmawiać jeszcze, ale naprawdę poziom manipulacji i kłamstwa ze strony ekipy Platformy, wcześniej SLD i też no niestety ekipy pana Mazowieckiego i tak dalej, to jest po prostu porażające. No to tyle, tak, dziękuję. Bardzo dziękuję też za ten głos w naszej dyskusji. Panie właśnie, profesor. To jest głos, który pojawia się często. To jest taki pogląd, wyraża bardzo wielu ludzi, którzy mają tę zdolność obserwowania tego, co się w Polsce dzieje, a często doświadczania na własnej skórze różnego rodzaju niegodziwości. Ja chcę powiedzieć, że mój punkt widzenia jest trochę inny z natury rzeczy jako ekonomista i osoba zajmująca się historią gospodarczą, pewne rzeczy muszę bardziej identyfikować. Dla mnie tym podstawowym pytaniem było to, bo to jest słuszne, to rzeczywiście można nazwać to skandalicznym rabunkiem mienia narodowego, niszczeniem gospodarki. Ale ciągle mimo wszystko pozostaje otwarte pytanie, gdzie i kto był tym beneficjentem tego typu zjawisk, bo to są dystrybutorzy tego majątku. Ten majątek trafiał do jakichś rąk. Po drodze był oczywiście w dużym stopniu niszczony, prawda? Bo często fizyczna likwidacja zakładu pracy po to, żeby odzyskać chociażby grunt pod tym zakładem, to było niszczenie dużych wartości majątkowych. I tutaj bym powiedział, że mamy do czynienia z dwoma grupami beneficjentów, ale zanim to powiem, popatrzcie państwo na pewne sprytne posunięcie, czym maskowano to, że istnieją ci, którzy czerpali z tego potężne korzyści majątkowe. Czym zasłaniano? Rynkiem. Że to nie plan liberalny dystrybuował ten majątek, przekazywał w ręce tych czy innych osób lub organizacji, tylko że to rynek funkcjonuje. A więc rynek był taką zasłoną tych wszystkich operacji, czy raczej transakcji, które dokonywano w naszym majątku narodowym. Sławna niewidzialna ręka rynku. Tak, a to nie była taka wcale niewidzialna ręka rynku, jak się okazuje. Ona czyjaś była ta ręka. Było tam dużo rąk, które wzajemnie się tam wspierały. Panie profesorze, te dwie grupy beneficjentów, o tym teraz mówimy, ale jeszcze może wpuśćmy teraz naszego słuchacza, który już oczekuje przy telefonie. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora, mówi Aleksander z Krakowa. Od kilku lat już obserwuję pana profesora i z przyjemnością słucham. Najczęściej pan profesor gościł u nas w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych, przy czym każde jedno spotkanie dużo nam uświadamiało, nawet kwestii finansów kraju i tak dalej, co politycznie się działo. Bardzo, bardzo pomocny głos. Ale do czego zdążam? Cały czas mi się wobec tego wszystkiego, całego klanu,
przypominają słowa Kiszczaka. Bo, proszę, cytuję bezpośrednio. Mówi tak, że co z tego, że się chwalicie, że 10 milionów Solidarności, a myśmy wpompowali 3,5 miliona w tą Solidarność. Media są nasze i 65% w Sejmie nasze. Więc dlatego im się udało obrabować tą Polskę i między innymi przy pomocy tak zwanej partii obrotowej, czyli partia obrotowa to żadna obywatelska, tylko obrotowa, to ja mówię obrotowa dlatego, że raz agentom niemieckim, raz sowieckim służy, dlatego obrotowa. Nic nie ma z obywatelem wspólnego. I co tutaj chcę podkreślić, że po prostu wszystko, bo przecież pan Lewandowski, no przecież jest to ten członek tej samej partii, pan Tusk, szef Unii Naczelny. Ja bym to nie powiedział, że to jest jakiś polityk, to jest po prostu gangster polityczny, który umiejętnie umie się ustawić, to jest też agent obrotowy, czyli raz z Sowietami, raz z Niemcami, zależy od korzyści i od agentury wpływów. I podejrzewam, że tak zwany ta afera, co mówią popularnie Amber Gold, ja to nazywam bezpośrednio Szaber Gold, Szaber, czyli kradzież. Okradli własny naród, żeby sobie przetopić sztabki złota i teraz tym Timmermansom płacą po sztabce, bo wtedy nie ma wpływów na konto do żadnego banku, on sobie pod skarpetce sobie zakopie w ziemi i ma Timmermans koło domku, czy tam jakieś inne. I tym Tusk okupuje tych, nie, proszę sobie przypomnieć, jak Lenin pojechał do Rosji i miał 6 milionów dolarów w złocie i przekupywał carską armię. I dlatego była ta Aurora i ten przechód. Bo inaczej bez przekupstwa carskiej armii nigdy by tego nie było. Więc podejrzewam, że ten Amber Gold to przetopili sobie sztabki złota i płacą tamtym na zachodzie, tam ci ingerują. No przecież za złoto kto nie będzie pracował za taki dobry grosz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Aleksandrze. Dziękuję bardzo. Tak, ja wspomnę o Lewandowskim, który nadal jest bardzo aktywny. Jego główną zasługą było oddanie kilkunastu najlepszych czy dobrze prosperujących przedsiębiorstw polskich w ręce międzynarodowych hochsztaplerów. To jest to, co zostało ubrane w taką piękną nazwę Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Przy okazji załatwiono jeszcze jedną sprawę, mianowicie wciskając ludziom bony udziałowe w tych funduszach, ograniczono emerytury, renty i inne socjalne należności. Tak. I też właśnie, może właśnie to pytanie, które pan postawił przed chwilą, wyjaśnijmy. Te grupy beneficjentów, bo też dotykamy tutaj w tym momencie. To jest świetna sprawa, bo to właśnie to tutaj jak to nawiązanie. Proszę państwa, jest taka prosta, logiczna zasada. Jeżeli jest jakaś niewielka grupa ludzi, a my mówimy o grupie ludzi kilkunastoosobowych, na pewno poniżej 15 osób, 12. No to bardzo niewielka ta grupa. To ta grupa, ona może mieć jakieś swoje własne zaplecze. To zapleczem nazywamy tych właśnie statystów różnego rodzaju, którzy mogą być, uzupełniać jak gdyby tą scenę liberalną czy polityczną, ale to nie wystarczy. Potrzebny jest aparat, który chroni tą grupę, który dba o jej bezpieczeństwo. To jest oczywiste, że bez takiej ochrony, bez takiego poczucia bezpieczeństwa, ta grupa nie mogłaby być tak bezczelna. To jest oczywiste. I co tu się okazuje? No tu się okazuje, że można, że trzeba było jakby włączyć jako beneficjentów te służby, które z natury rzeczy stawały, były, chroniły władze polityczne. I to nie te jakieś nowe służby, to stare PRL-owskie służby. I stąd tutaj jak gdyby mamy do czynienia, poza tym, że mamy tych beneficjentów w skali globalnej, przede wszystkim związanych z
światową oligarchią finansową. Ja tego rozwijać nie będę, ale jest to dość dobrze udokumentowana sprawa. Mamy tą drugą grupę beneficjentów, prawda, ważnych, bo tam są jeszcze mniejsi. To są te służby, prawda? Te służby wywiadowcze, służby policyjne, prokuratura, służby kontroli skarbowej i tak dalej. A więc cały ten system, on jak gdyby został przedstawiony na ochronę tego klanu. I ten klan czuł się bezpieczny. No w tej chwili już nie może się tak czuć bezpiecznie, ponieważ nawet i te służby nie są w stanie sprawnie funkcjonować. No to jest zasługa też tego rozkładu i moralnego, i organizacyjnego, jaki przez te 20 kilka lat. To jest też to, co widzimy teraz przy okazji. No, przy okazji one się przekształciły w znacznym stopniu. Część z nich przekształciła się w układy mafijne. No, nie ma co ukrywać, że to też spowodowały spadek ich efektywności. Tak. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo? Szczęść Boże. Kłaniam się. Halo? Kłaniamy się panu, tak? Kto się do nas witamy. Mówi Adam. Ja określę się jako banita, bo praktycznie w swoim życiu od Krakowa przez Warszawę aż w tej chwili jestem na Mazurach. Jestem emerytem, ale zawsze obserwowałem po prostu, to znaczy wnikliwie interesowała mnie działalność gospodarcza. I chcę tutaj powiedzieć, że od 20 kilka lat temu, jak zaobserwowałem działalność pana już Mazowieckiego, pana Lewandowskiego, a szczególnie pana Mazowieckiego, który mówił wtedy, że praca, po co wam praca w Polsce? My wam pracę damy po prostu w Europie. Byłem wręcz przerażony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mówimy Wałęsa, Mazowiecki, którzy wyraźnie nam mówili, że najpierw będzie reprywatyzacja, prywatyzacja, a później sprzedaż. I do czego po prostu doszło? Doszło to w tej chwili do tego, że zaczęto po prostu od sprzedaży, bo na tym po prostu mogły skorzystać te duże, to znaczy grupy beneficjentów. Trzecią sprawę. Sprawa w ogóle ziemi. Chodzi o reprywatyzację. Praktycznie nie oddano ziemi w ramach reprywatyzacji, no nazwijmy ziemiaństwo. Czy się należało w tej, w tak czy innej formie, ale trzeba było częściowo oddać. Była sytuacja taka, że praktycznie ta ziemia, jak obserwowałem to przez 10 lat, była w dużej mierze prawie nieużytkowana ani przez pracowników PGR-u, którym po prostu no, nie dano tej możliwości, ani po prostu przez byłych właścicieli i w efekcie traciło i państwo, i społeczeństwo. Trzecią sprawę to sprawa przejęcia majątków spółdzielczych. No weźmy taki Hortex. Hortex, który był praktycznie spółdzielnią ogrodniczo-pszczelarską. W jaki sposób został przejęty? Właśnie spółdzielczą można przejąć wtedy, gdy walne zgromadzenie spółdzielczych wyrazi na to zgodę. Nie było żadnych walnych zgromadzeń. Pojawiła się jakaś czapka, która nazywała się Hortek z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęła w cenach po prostu tak zaniżonych, że no, woła to o pomstę do nieba. Zostaliśmy po prostu jako kraj po prostu okradzeni przez, no znaczy weźmy, no Mazowiecki nieboszczyk, ale przepraszam, że no czołowy polityk Wałęsa, który do tego po prostu dopuścił, przede wszystkim Lewandowski. No oni w tej chwili i za co? Za co? Za tą marną posadkę w tej Unii Europejskiej? Czy oni sobie zdają Panie Adamie, sprawę, wejdę w słowo, ponieważ, żeby dać jeszcze panu profesorowi czas na odpowiedź,
a nasz czas też powoli dobiega końca programu, a więc proszę też, taka prośba moja, żeby już jakąś puentę uczynić, dobrze? Ja już w zasadzie zakończyłem, po prostu rzuciłem tylko te swoje myśli. Bardzo dziękuję za te myśli i pozdrawiamy serdecznie pana, panie Adamie. Bardzo proszę, panie profesorze. Więc ja tylko bardzo krótko trzy zdania. Po pierwsze, to zarówno Mazowiecki, jak i Wałęsa to są postacie drugoplanowe. To są osoby, które zaliczam do statystów. Ale właśnie jeśli chodzi o Mazowieckiego, i to jest to drugie zdanie, on zdefiniował na swój własny sposób liberalizm. W jaki sposób? Wolność od przeszłości. Gruba kreska. Wolność od przeszłości. Nie ma nic głupszego niż się odcinać od przeszłości. To jest coś, co jest oczywiste. I trzecie zdanie, uzupełniające do tego też, jeśli chodzi o Mazowieckiego. Będziemy naśladować Zachód. Nie ma nic gorszego niż naśladownictwo. Kraj czy człowiek, który naśladuje inny kraj lub inną osobę, zawsze będzie zostawał w tyle. Nie mówiąc o tym, że to naśladownictwo rodzi przywiązanie i uległość. I to zjawisko oczywiście z latami się utrwaliło. I my mamy do tej pory, nawet wielu porządnych polityków nie jest w stanie się wydobyć z tej dusznej atmosfery bojaźni, przywiązania i uległości. Prawda? Tutaj chodzi o podniesienie się z kolan, prawda? Do tego doprowadził premier Mazowiecki. Na tym chciałbym ze swojej strony skończyć i podziękować słuchaczom. Klan liberalny w Polsce, narodziny, historia, upadek. Temat bardzo szeroki, jak pan profesor wspomniał na początku. Telefony też dotykały bardzo różnych spraw, jak słyszeliśmy, często bardzo bolesnych. Drodzy państwo, zapraszamy na ciąg dalszy naszych rozmów, tym razem w Radiu Maryja, o 21:30 z panem profesorem. I będzie czas na jeszcze do powiedzenia, na dalsze jeszcze pogłębienie tej kwestii, na telefony. Temat, jak widzimy, jak słyszymy, bardzo aktualny. Owoce tego trwają, wszyscy je doświadczamy. Rządzący się zmienili, ale my żyjemy, niesiemy dalej na barkach skutki pewnych decyzji, które nie znikają przecież tak z dnia na dzień. Drodzy państwo, dziękuję za uwagę. Zapraszam do dalszej części spotkania, jak powiedziałem, o 21:30. A teraz pożegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłania się ojciec Witold. Do usłyszenia.